Halo, halo! Witajcie, witajcie! Po naszej troszeczkę krótkiej przerwie bym powiedział, jeśli chodzi o to, co się działo u nas na tratwie, co już widać od razu. Ja jestem Edziu. A ja Cilenka. No i właśnie, od razu mówiąc wprost, pozmieniała nam się trochę tratwa, bo tak jak sobie pograliśmy troszeczkę poza odcinkami, żeby was nie zanudzać takimi rzeczami już typu łowienie, 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 umieranko i tak dalej. Co widzieliście w ostatnich odcinkach. Jak widzicie w tle, tutaj już mamy bazę, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, stacja badawcza, chyba tak. Chyba trzeba żagiel trochę przestawić, bo się nie dokoptujemy tam. Myślę, że możesz go już całkowicie zwinąć i stań przy kotwicy. Może tak powiem, już wiosłuję. No i Ale dobra, dobra. jesteśmy. Zarzuciłeś kotwicę? Nie, no dopiero żagle puści. To zarzucaj. Jesteśmy przy samym tym, wręcz wpływamy już. Dobra, na razie poczekaj, pokażemy szybko, co się pozmieniało. Jak widzicie, troszeczkę zbudowaliśmy już. Mamy takie małe pięterko, na którym mamy już ten nasz odbiorniczek, mamy anteny. No nie ma na razie za wiele, no ale materiał cały czas się zbiera. No i też nie chcieliśmy nie wiadomo ile przed odcinkiem robić. Kolejną rzeczą mamy już fajny grill. Nie wiem, czy był w ostatnim odcinku, chyba nie. A jeśli nawet był, no to jest wreszcie ładnie poukładane. Tak samo skrzynki mamy już poukładane, podpisane. I już będzie troszeczkę prościej mieć te, jednak robić te wyprawy. Żagiel chyba mieliśmy, mamy też palmę. Znaczy akurat jest drzewo mangowe, jak zwał, tak zwał. No ale ogólnie jest dolica na palmę. Miejsca gdzie dużo, mamy piece do przetapiania. Tak samo tratwy już nam rekin raczej nie pogryzie, mamy ją całą zabezpieczoną wokół. I to myślę, że na tyle z takich nowości, które się działy. A teraz myślę, że jak strzela. Aha, my tak popłynęliśmy głupkowato. To słabizna, Co masz prawda? na myśli? No w sensie teraz jak to kurde wejść. A nie, to chyba i tak się od samego od spodu wchodziło, czy jakoś tak. Ja tu myślę, że przede wszystkim to zaliczymy szybką nockę, bo po cienku to no, trochę bez sensu w ogóle się tam wybierać. Ja Aha. już leżę, zapraszam cię. A nie mogę, bo na jedną uszu No trzymałem. to kładź się na podłodze, co ty sobie myślisz? A no tak, ja zapomniałem, że jak masz dwa łóżka, to można przeminąć noc. A no. No tak. My inaczej staliśmy. Przesunęliśmy się. No trochę tak, no, zawsze się trochę przesuniemy. Dobra, tu i tak chyba od dołu się jakoś wpływało, Ej, więc. a ty tak bez żarcia idziesz? Ja jestem najedzona i mam jedzenie ze sobą. Aha. Ja jestem przygotowana, mój drogi. No ja nie wiem, no ja po nocy jestem wygłodniały, nie? Nie mam ani napicia, ani na jedzenie. Tak na początek, miło, miło. No dobra. A, tu już odpadeczki, jak coś tego, to można się pobawić. A ty Myślę, że wlazłaś? zbieranie to pobawimy się później. Na razie, Dobra. wiesz co, ja tutaj już pod wodą sprawdzam ten teren. No i co, no myślę, że teraz to już trzeba czaić, którym tu się dostać najwygodniej będzie na górę. A tu już byłam. Aha, mi się tlen kończy. Jak ją tlen wziąć? No, musisz wypłynąć na powierzchnię, stary. No wszystko fajnie, tylko że ja się pogubiłem. A, to zabrzmi umieranko. Nie, może nie. Och, udało się. To był trudny temat. No, natomiast jeśli chodzi o wejście na górę, no to co, no bo coś mamy to pięterko u nas zbudowane, nie? No też można, tak jak mówiąc Więc. jeszcze. Jakieś odpadeczki, o, krata na przykład. To chyba nawet nie byłaś w tym pomieszczeniu. Także dobrze, że poszedłem No jednak. widzisz? Słuchaj, no nie mogę być wszędzie. Tobie też muszę zostawić coś do roboty. Dobra. Ach, wskoczyłam. Opa, jak rekina. O nie. O, listyczek. Ja. Czyli ty pewnie byłaś tu, gdzie można sobie powietrza wziąć. Mam jakąś notatkę. Gazetko jakieś się otwierało. Czy ty już jesteś? Kurde. Jak tyś tam wlazła? O, jakoś otworzyłam. Poczekaj, poczekaj. A, na te.
Radio Tower! Kliknij te i zobacz, czy u ciebie też się. No nie bardzo mogę, bo chciałbym nie być zjedzony Wróć przez na jakieś. tratwę! Aha, to jeszcze nie wiem, gdzie ona jest. Aha, aha. Czy już mam po ciebie płynąć? Don Rekinion. No ja w ogóle jakoś popłynęłem. No ja cię nawet nie widzę, więc. Aha, Don Rekinion. Dobra, znalazłem tratwę, to już coś. I wejdź sobie na górę. Wiesz, to tak się dało przeskoczyć? No, Rachel. Korzystanie z drabiny takie trudne. Hello! A teraz stop! I do wody. Wiedziałam! No fajnie, tylko pan Don Rekinion tutaj jest. To już nie jest zbyt śmieszne. No to jak chcesz, to możesz podpłynąć bliżej, bo wiosło jest na tratwie. Ciekawe gdzie? W tej skrzynce po lewej bodajże. No, jest. Masz wiosło, spuść kotwicę i po prostu podpłyń kawałek w tą stronę. Już nawet idę do ciebie, patrzę, już podnoszę kotwicę. No i wiosłuj w tamtą stronę. Nie, no już chyba jestem najbliżej jak się da. Nie. A teraz tam najbliżej. Dobra, styknie. Zostaw już to wiosło w spokoju. Jeszcze może nam uratować życie. No jak już stąd nie doskoczysz, stary! Już dobra. Naprawdę jesteś łamaga. Dobra, młoda, ogarnij. Pa, jaki czas. No Rachel, że musisz ogarnąć. Sprawdzisz teraz, czy wyświetliła ci się ta notatka? No Radio Tower, no. Będziemy to czytać, ja myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to w tej chwili szybka pauza. Każdy może sobie przeczytać. Każdy, chwilę. Się... No, naprawdę. Nie ma co się chwalić umiejętnościami pięknego czytania, dajcie spokój. Których nie masz. No ma. To ty tak twierdzisz. Tu pusto, dobra. Sparcie I got you, Bruce. Tyle przeczytam. Robbie boat's gone, Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way of this place, Mike. Mm. Aha, złapałem tego, złapałem Rekina, nazwałem go Bruce. Czyli Bruce to ten rekin. Fajnie. Wow, super! Można go wołać. Ciekawe, czy reaguje na imię. Myślisz, że jak go zawołam, to przyjdzie? To, że jak go zawołasz Brutus, to przyjdzie. Hmm, nie. No tu, jak nie mam więc jakieś wejście. Myślę, że on pora cisnąć w górę chyba. No, ja już jestem w górę. Hmm. O, i krata, elegancko. Deska, przepis na skrzydełko z drzewa. No myślę, że to jest dobry pomysł. I teraz tu była ślepa uliczka, bym tak powiedział. Więc trzeba przejść tam. O nie. Umiejętności zręcznościowe. Nie, nie, nie. Aha, a tu jest belka? Do schodu. No gdzie mi się pchasz? No i sekreta ominęłaś chyba. Nie, widziałam, że jest na dole. Ja cisnę w górę. All the way up. Co, po żywopłocie? Nie, nie też. O nie, to był ten skok. Ja to pamiętam. Zapraszam. No to drodzy widzowie, wracamy do was tak za pół godzinki. Też przeskoczę. Oczywiście, że przeskoczysz. Powiem tylko, że to jest następne skakanie. Bo z tego co widzę, to nie ma przejścia. Idę popatrzeć, co będzie dobre. No co jest? Coś czuję, że to będzie niezłe przyspieszenie. Bo... Ewentualnie cięcie, aż wskoczę. Nie no, cięcie nie, to musi być, wiesz, do policzenia. Już, dobra. No. W złym momencie naciskasz spację. To kiedy ja mam uzyskać tą spację? Jak jesteś już na, praktycznie na samiutkim koniuszku. To tak przecież dusza. No nie. No tak. Za wcześnie naciskasz spację. No nie. No tak.
No nie. Po ty gadasz. I tak. Albo w ogóle nie naciskasz spadki. Nie, nacisnąłem tak jak powiedziałaś później. I tyle to dało, że spadłem. No to już za późno najwidoczniej. Taram, 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 taram. No nareszcie. No widzisz, że twoje porady nic nie dają. Dobra, tam. O, wow, wow, wow. No to tak dla odmiany. No, rzućko. Ja bym tylko wiedzieć, gdzie tu było wejście. O, plastik. To było 100 odpadki, dobra, lecimy dalej. Aha, widzę kolejne skakanko będzie. No, schody. Ej, no ja na ciebie czekałam. Co to za porządki? Dobra. To ja sobie piknik urządzę. Teraz się będzie kamerować, jak Silenka sobie leci. Oczywiście. Wskoczyłam za pierwszym razem. I za pierwszym. No to za drugim, dobra. Bo już raz przecież z tym spadło. Gdzie ty poszedłeś? No jestem już u góry jeszcze trochę. To nie ma nic trudnego. A tu w środku gatunek. Byłeś? Tak. Chodź do góry po prostu. Dobra. Dobra, dobra, nie krzyczuj, idę. Specjalnego. Nie szykanuj mnie. I... aha, teraz tam musimy przejść. No, wskacz. Hopla! Hopla, hopla, właścicielka, hopla. Już niestety nie. Opa. Jump, jump! Brawo! To trzeba było z shiftem skakać, ja robiłem bez shiftu. No nie żartuj! No to wychodzi, no bo z shiftem jak będzie. Cały czas skakałam z shiftem. Krata. Projekt latarki na głowę. Fajnie, fajnie, przyda się. Ale ja myślałem, że coś będziemy musieli jakoś, nie wiem, walczyć, atakować coś, coś się nas będzie atakować. Nie, to był tylko ten rekin. Łe, to po co mi ta nowa ta... Ciekawe, tam coś na górze było? Czy jeżeli nie ma jakiejś drogi, żeby wskoczyć, to pewnie nie. To pewnie to tyle z tej wieży. Ej, ale utworzyło ci się ten? Nowa jakaś wyspa czy coś? Wiesz co? Nie wiem. Jest, jest. Basagatan. Basagałan, Basagatan. Tam? Aha, dopiero mamy komponenty do niej. Znaczy komponenty? No mamy ten kod, który trzeba wpisać. No wytyczne, nie wiem jak to się nazywa. Jestem babą, nie muszę się znać na tych rzeczach. Dobrze, ty mój komponencie. Za dużo ostatnio graliśmy w Scrap Mechanic i no... To takie wiesz, siła przyzwyczajenia i tak dalej. Nie wiem, ja sobie elegancko schodzę. I co tak, o, na ryj spadnę. Też fajnie. No i co, badamy dno i... spadamy stąd. Jesteś pewien, że tu wszystko badaliśmy? Tak. Myślę, że mniej więcej tak. Gdzie jest Bruce? O, Bruce jest. Bruce lubi sobie. Brucey, Brucey, cip, cip. Bruce lubi moją szyneczkę. No cóż. Wiem, że ja jestem, żeby mi zabraniać. I Geronimo! Chlup! Ten głupi dziób. Odpadki, odpadeczki, odpadunie. No nie ma tu jakiegoś super nie wiadomo czego, ale, ale... Ale tak, nie to za wiele. To są kamienie. Niestety nie będę ich zbierać z racji tego, że kamieni mamy w tej chwili za dużo. Jeszcze nie rozpoczęliśmy porządnej produkcji strzał, co oczywiście jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Podobnie jak moja prawdopodobna śmierć. Nie, dobra, płynięcie głębiej nie ma większego sensu. Bo nawet jeśli by coś było, to już by to się pojawiło. Nie, nie widać tu już nic ciekawego po ulicy, więc myślę, że... No, na przykład rekina sobie jesteś... Aha, nie jesteś jeszcze na prawie.
No, no dobra. To teraz tak, włącz mi to. Tu mieliśmy 3708. Myślę, że trzeba to przestawić. 3. 7. Ja sobie walnąłem z tym shopa. 0. Bo wiecie, miniaturka musi się z czegoś zrobić, nie? I w tej chwili mamy już nową wyspę. Zapraszam, będzie do mnie na radar, żeby było widać. Czekaj. O. No tak. Coś musi być na miniaturkę, nie? Jak popłyniemy dalej, to trochę ciężko. No, jestem na radarze. No, tu już mamy w maszynce wpisane nowe wytyczne. Mamy na to 1800 metrów. Czy tam mil morski. I wyłącz już, nie patrz. Bo nam się bateryjka kończy, a nie wiem, czy mam materiały na kolejno. Okej, no to w takim razie rozwijamy żagiel. Ustawiamy się w odpowiednią stronę. Jehoj, przygodo, a z wami widzimy się już chyba w kolejnym odcinku. No, nie wiem. Czy jeszcze będziemy płynąć? Ej! Tak nie wolno. A przynajmniej zobaczymy, jak sobie nam trwają. Nie, no myślę, że jeszcze chwilkę tam coś pobudujemy, coś tego. Na razie to myślę, że pora piąć się w górę. Tylko my się w ogóle nie przemieszczamy, nie podoba mi się to. No, a kotwicę zdjęła? A. Oczywiście, że nie. To już by się tego spodziewał. No, bo ja na przykład jeszcze tutaj mam takie do zrobienia rzeczy, co już stało się tradycją, a nie pamiętam, gdzie je zostawiłem. Mam paczuszki do pootwierania. O, co? Szukam naszego chatu, jest stół. I potrafię globus. Fajnie. A czy projekt latarki na głowę to ja tak w zasadzie już mógłby rzucić? No jak było napisane potrafisz, to tak. No właśnie nie wiem. I potrafię obraz kolejny. Fajnie. Żadna umiejętność. Normalnie... Będzie różnorodność. Normalnie Eduardo Picasso. No ogólnie już sobie zbudowaliśmy nad jedną ozdóbkę. To nie do końca chcieliśmy ją budować, w sensie... Nie do końca miała być, liczyliśmy, że będzie ozdóbką, ale okej. Okay. Myśleliśmy, że to może będzie taki stojaczek na drewno i na przykład będą jakieś trzy miejsca na włożenie drewna czy cokolwiek, a to tylko taka jest ozdóbka. Więc tak też dla was, jakbyście sobie grali, to taka mała podpowiedź. No, niby jest, ale jednak takie mech. No takie bez sensu trochę jest to zrobione. Możesz nauczyć się go przy stole bada. Dobra. Jestem przy stole, położyłam go, no i wyśmiemy się z podaną. No tak, to znaczy, że już mogę go użyć. Tak, dokładnie, bo jak masz projekt, to najczęściej jest już użyty. A, bo latarka ma... Nieważne. Co nieważne? Nieważne, gadam do siebie głośno, myślę. Zobacz, jeszcze moglibyśmy bateryjkę zbudować, a z czego się buduje bateryjkę? No właśnie szukam, ale nie mogę. Sztabka miedzi, 6 plastiku, to było 100 mamy. Ale stać. No letko. Dobra, ja tak kontrolnie sprawdzę, czy my w ogóle... Liście, tak. Aha, właśnie się, no właśnie, to właśnie się skończyła bateria. Tyk. Pamiętaj, na razie zbieramy baterie. Możemy sobie z tych zużytych baterii latarkę zrobić. No na razie to mamy bardzo, bardzo po lewej. No dlatego na razie płyniemy w lewo. Dobra, coś tu się połowi. Czy nas może już stać, żeby zbudować budynek z wodą? Znaczy nam bo potrzebny no, jest. Bo ja ukrywam, że trochę mnie to już męczy. Znaczy stać, no stać to nas na pewno. No to... Wystarczy pobrać zasoby. Bo wcześniej nie mieliśmy miejsca, żeby się to bawić i to był najgorszy problem. No to cztery szkła potrzebujemy. Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Mamy 6 szkła nawet. Zbuduj jeszcze jeden. Ja sobie zapoluję na mewę. Nie, uciekłam. No i jest i filtr. Myślę, że te dwa malutkie już by się wyrzuciło. No. Znaczy nie są nam już w tej chwili potrzebne chyba. Ja tylko podleję szybko drzewko. Nie no! Miałam je podlać, a napiłam się. Jeść samolubne babsko.
No i widzisz, siatek też mam dość sporo, więc zbieranie materiałów jest o wiele łatwiejsze niż było. Najważniejszą kwestią jest to, możesz pokazać tam u siebie, że mamy wreszcie obudowaną metalem tratwę. A to mówiłem. Mówiłeś? No. A ja w ciebie nie wierzyłam, no popatrz. Mówiłem, ale że tutaj jest elegancko obudowane, bo wiecie, Edgar architekt. Yeah. O, mamy nawet taką lepszejszą podłogę, dlatego tak to długo idzie. No, gdzie jest moja wędeczka? A gdzie gwizdnąłeś mi wędkę? Ja jakąś wędkę mam, ale nie gwizdałem nikomu. No bo miałam odłożoną. A nie ma. No to masz, szynce ci odłożę, od nasze rzucanie to... Chodź. No to oddawaj. No i kawałek podłogi znowu jest. Dobra, nie będę wyłożyła, nie wiadomo jak to stary, nie odłożyłeś wędki. Odłożyłem. Nie odłożyłeś. Jak ja to zrobiłem? Dobra, o. Nie wiem jak ty to zrobiłeś. A i wiosła też nie odłożyłem. Wiosło na razie nie zostanie, bo w tej chwili nie jest potrzebne. O, beczułka. Halo! Dobra, ja się zajmę wędkowaniem. Pani beczko, proszę przyjść. Dbać o prowiant. No tak, tak, też. Ja zaraz zobaczę, co tu na radarze. Kapitan musi sprawdzać kurs. No, kurs jest taki ciulowy na razie. W którą stronę? No cały czas na lewo musimy się kierować. Także za wiele, za mało na lewo. Zresztą zobacz sobie, ty widzisz mój ekran jednak. No, widzę. No jakoś tam płynie. To po prostu staram się ustawiać ten rzek do w miarę możliwości, żeby dostawał coś w ogóle wiatru. Au. Ja to mogę jeszcze. Dobra. No i mnie dziabnął, co za menda. No, ała. Ała, tak nie wolno. No, jak widzicie, już kawałek parkietu jest i będzie kolejna część. Tutaj jakaś zrobiona. Myślę, że nie ma co zamulać w tym momencie. Trochę nazbieramy materiału, a wtedy się widzimy i będzie już budowanko, myślę, że dość mocnej podłogi. Znaczy i tak już jest kawał zrobione, ale jeszcze dużo przed nami. No oczywiście, jeszcze pamiętaj o tym, że ja muszę sobie po swojemu wszystko tutaj pourządzać. Musi być zrobiona na samej górze część mieszkalna. No nie wiem, czy się tutaj nie zamienimy komputerami po prostu. Zobaczymy. Nie będzie prościej. Pozwolisz mi do swojego komputera usiąść? Wow! Myślę, że tak będzie najlepiej. Że nie takie, że ja pokazuję, co ty sobie robisz, tylko normalnie sobie już budować. No fajnie by było tak ogólnie, nie? Ja sobie będę tam robił. Bo coś jednak, ja też tu jestem niby. Niby. A na przykład po to, żeby ci podkradać beczki. Beczka śmiech. No, ja tam się ubawiłam nieźle. Nie wiem jak to. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, sorry, brzydko. No dobra, myślę, że w tym odcinku to już tyle wystarczy. Widzimy się w kolejnym, jak tylko dopłyniemy do nowej wyspy, z której mamy komponenty. No, ewentualnie właśnie jak nazbieramy materiałów, no zobaczymy jak to wyjdzie. Też możliwe. Też nie ma co chwilę jakieś wyspy zdobywać, bo to się gra, żeby to skończy. Ta gra jest na tyle fajna, że ja tam lubię sobie jeszcze pobudować i w ogóle. Właśnie to jest jedna z takich gier, które no nie nudzą cię za szybko. No tak, to jak już przejdziesz wszystkie wyspy, to później nie ma po co siedzieć. Dobra, trzymajcie się, cześć. Pa!